Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gladki, zapraszam was na pierwszy materiał na moim kanale z gry Don't Starve Shipwrecked, na który was bardzo serdecznie zapraszam. Nie jestem zbyt wielkim fanem serii Don't Starve, ale mam nadzieję, że ten dodatek, powiedzmy, troszkę tchnie mnie w to, żeby zagłębić się bardziej w świat Don't Starve. Zresztą część z was też chciała, żebym tą serię poprowadził. Mam nadzieję, że część z was będzie zadowolona. Ja nie wiem kompletnie, co się dzieje w tym dodatku. Podobno dodatek jest kompletnie odmienny, zostaje dodanych sporo nowych rzeczy, a jako że jest to, powiedzmy, survival, to nie omieszkam pokazać go na swoim kanale. Zacznijmy nową grę, mam puste sloty. SW Shipwrecked. Okej, rozumiem, że tak, nowa gra. Coś tutaj, postać. Ja niestety nie mam żadnych postaci odblokowanych, bo jak mówiłem, nie grałem tutaj właściwie w Don't Starve'a. No i zagramy sobie podstawową postacią. Co mamy dalej? Świat. Aha, nie możemy nic sobie tutaj zmieniać. Wystartujmy. Szczerze powiem wam, że zastanawiam się nad kilkoma rzeczami związanymi z Don't Starve, bo tak jak grałem sobie troszkę w, powiedzmy, podstawową część i troszkę w Together, no to wiem niektóre rzeczy, ale zastanawia mnie właśnie, co z wyspami. Jako wyspy to myślę, że raczej jakieś takie klimaty Karaibów, wiecie, klimaty takie no strasznie ciepłe, nie będę musiał raczej zmagać się tutaj z nie wiadomo jakimi wichurami, śnieżycami, deszcz? Kto wie, nie za bardzo wiem. Widzę, że początek jest zupełnie inny, bo wita nas jakaś papuga pirata, a nie właśnie ten gościu, który zawsze na początku. Widzę też, że ptaki wyglądają zupełnie inaczej. No co, nie ma się co zastanawiać. Mamy sporo slotów, mamy sporo rzeczy. Okej. Wszystko wygląda dosyć podobnie, wszystko wygląda dosyć sprawnie. Będzie to taki, powiedzmy, pilotażowy odcinek. Dlaczego pilotażowy? Dlatego, że będę czekał na pewno na jakieś wasze rady. Ja wiem, że część z was zapewne już zagrywa się w to, część z was pewnie już gdzieś sobie to ogląda, a ja bardzo chętnie dowiem się czegoś więcej na ten temat. Ja podstawowe jakieś tam rzeczy wiem, żeby sobie oczywiście przetrwać te pierwsze dni, takie jak chociażby wiem, żeby zbierać nasiona. Widzę też, że nie ma tutaj krabów. Wiem dosłownie kilka rzeczy takich szczątkowych, które udało mi się gdzieś tam wyczytać, jak postanowiłem sobie, że wam to pokażę. Z tego co wiem, właśnie zamiast królików są kraby. Za bardzo jeszcze nie wiem, jak będzie się je łapało, czy tak samo za pomocą pułapek, czy będzie można w nie czymś strzelać i tak dalej. Ale no to na pewno sobie zobaczymy. Na początek muszę mieć jakiś flint. Mam jeden, a nie jestem pewien, czy jeden był mi potrzebny. Jeden był mi tylko potrzebny. O, mamy maczetę. No dobra, okej. To jest dosyć ciekawe. Ostatnio, czyli schodzimy oczywiście tą podstawową wersję. Tam nie było maczety, a co tam było? Tam była włócznia, o dokładnie, tam była włócznia i z włócznią można było coś poszaleć. No i z tego też co wiem, to nie ma sensu zbytnio siedzieć na początku na pierwszej wyspie. Warto rozglądać się za nowymi wyspami, za nowymi jakimiś statkami, które mamy szansę znaleźć podobno na wodzie. W sumie to naprawdę niewiele wiem o tej grze, o właściwie tym dodatku. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie dosyć ciekawe. Już widzę, jak dogfish. Ryba. Ryba co? Ryba... Ryba pies? Okej. Okej, to brzmi zabawnie dosyć. Mam nadzieję, że... O, coś tam płynęło. Jellyfish. Aha, meduza. Nie ma problemu. O, tu druga. Mam nadzieję, że będę mógł coś sobie z tego wyciągnąć. Czy coś tu ciekawego będzie? Ten teren nie wygląda na zbyt miły, na pewno. Te krzaki troszkę... Winorośla. Nie za bardzo mi to, powiedzmy, na takie fajne rzeczy wygląda. Są kokosy. Dobra, spróbujmy sobie je zdobyć. Zróbmy siekierę. I spróbujmy zdobyć te kokosy. Zobaczmy, czy dam radę sobie je ściągnąć. Jest fajny soundtrack, to mi się podoba. Jak jest jakiś soundtrack, to zawsze mi się podoba. Aha, i mamy teraz liście palmy. Dobra. Warte zwrócenia uwagi. Kupa piachu. Niech będzie, wydobędę sobie trochę tego drewna na później chociażby i zobaczymy, co z tego nam przyjdzie, co z tego nam wyjdzie. Zastanawia mnie też, czy twórcy będą chcieli wprowadzić właśnie ten tryb na chociażby Don't Starve Together, czy będzie można właśnie coś takiego zrobić, bo z tego co wiem, dodatek Reign of Giants właśnie jest tam możliwy do odpalenia. Niestety tu nie wiem. Limpet Rock, a co ty robisz? Limpets. Rozumiem, że to swego rodzaju jakieś narośle, jakieś muszelki, jakieś... Aha, nie mam jeszcze kilofa, więc nie mogę tutaj zrobić tego, co bym chciał. A na kilof potrzebujemy... A, możemy sobie już coś tutaj wykopać, proszę bardzo. Zaraz postaram się również przejrzeć jakieś podstawowe craftingi, które mogę sobie tutaj zrobić, nie licząc jakichś podstawowych narzędzi. Czyli tak, dosyć podstawowo. Flint i zwykłe kamienie. Myślałem, że jakieś inne kamienie będą leciały, ale nie.
Nie jest też źle, bo mam jakiś tutaj, widzę, krzaczek z jagódkami, więc będę miał podstawowe jedzenie, jeśli chodzi o te, widzę, limpecy, które za bardzo nie wiem, czy mi cokolwiek dają. Zobaczę też, czy są jakiekolwiek modyfikacje, które pomogłyby mi cokolwiek z tym. Kwiatków nie opłaca się podnosić podczas pierwszych dni, to na pewno. Widzę, że trafiłem chyba dosyć sporą wyspę, to jest dosyć ciekawe na pewno. Czy coś więcej tutaj jeszcze będzie? Mam jagódki, mam te nasionka, które ewentualnie można upiec. Mam na pewno dużo drewna. Mam sporo kamieni. Kamienie sobie rozłupię, czemu nie? Myślę, że mieć przy sobie tak... ze 20? Czemu nie? Czemu nie? Na pewno... oj, flincik. Na pewno zbierzemy sobie jedzonko. Rozłupiemy sobie ten kamyk. Może ten kamyk da mi coś innego? Nie wiem, jeszcze nie za bardzo znam się na tej grze. Jak mówiłem wam, że część podstawowych rzeczy zapominam, które da się robić. O, tam sobie jest seaweed. Okej. Nie ma problemu. Trawa morska. To też się może do czegoś na pewno przydać. Widzę kolejny zielony teren. Naprawdę wielka jest ta wyspa. Ile mam tych traw? 24. Trawy się stakowały po 40, o ile pamiętam. I mam nadzieję, że rzeczywiście tutaj również tak jest. O, tu mamy kolejne jedzonko. Nie wiem też, czy ono będzie się tutaj pojawiało z powrotem, ale wolę zebrać na wszelki wypadek. Wyspa wygląda na dosyć ciekawą. Nie wiem, czy nie opłacałoby się na niej tutaj po prostu osiedlić. Bo jest spora. O! Regular Jungle Tree. Jungle Tree Regular. Dobra, na razie go nie ruszam. Są przy nim, z tego co widzę, złe kwiaty. Nie wiem, czy on będzie mi do czegokolwiek potrzebny w ogóle i czy będę mógł cokolwiek z nim zrobić. Może do czegoś mi się przyda, może mi się nie przyda. Wolę na razie nie sprawdzać. Wiem, że są nowi przeciwnicy, są nowe przedmioty, więc tu na pewno będziemy mieli sporo, sporo rzeczy do odkrywania. A co to jest? Seashell Examine. Maybe I could sell this. Może będę mógł to sprzedać. Kto wie? Kto wie? Na jakimś portalu społecznościowym na przykład. Wymienić się na, nie wiem, na zawartość tej muszelki. Kto wie? Kto wie? Myślę, że dosyć ciekawa opcja, tak. Jeszcze zbudowania komputera i podłączenia się do internetu. O! A co to jest? Druga wyspa? Naprawdę mam tak... coś tam łazi. Jest coś przypominającego węża. Myślę, że powinienem zacząć zastanawiać się nad jakimś paleniskiem. Dobrze, mamy jakieś tutaj ognisko. Jeszcze myślę, mogę chwilę pochodzić śmiało, bo jest jeszcze dosyć jasno. O, kolejny flint. Tego nigdy za dużo. Myślę też nad miejscem, gdzie mógłbym pozbierać sobie troszkę rzeczy. Na każdej wyspie robić, czy nie? Na każdej... 3 trawy, 2 drewna. Myślę nie. Myślę, że zrobimy sobie to w ten sposób. Nie wiem też, czy drzewa są w stanie również w, powiedzmy, tej wersji zrobić nam takie niezbyt przyjemne rzeczy, czyli w sensie zamieniać się w właśnie drzewce. Bo te drzewce na pewno wyglądałyby troszkę inaczej. A, kamienie też się stakowały po 40. Kompletnie zapomniałem. To w ten sposób mogę sobie zrobić tego o wiele więcej. Zaraz będę chciał też zrobić sobie łopatę, zobaczyć, czy mogę sobie też również przekopać tą kupę piachu. O, skończył mi się akurat kill off. A, mam 21 flintu, to na spokojnie jesteśmy w stanie skraftować sobie kolejny kill-off i z tego również są zwykłe kamienie. Dobrze, dorzućmy może jakieś drewno. Może spróbujmy dorzucić liść. No, ale liście nie za bardzo się palą. To dorzućmy zwykłe drewno. Tutaj nie trzeba będzie dużo... Czy mogę coś tutaj... Nie, nie mogę tego dorzucić. Zobaczmy sobie to. Upieczmy sobie, wolę to jednak upiec, jeżeli właśnie iść na surowo, bo boję się, że... no skończy się to na pewno dla mnie źle. Ile to dodaje? Mamy 104. No, 13, nie jest źle. Teraz tak, co z kokosem? Czy kokosa mogę... Mogę zasadzić to na pewno, okej. Mogę go również upiec. I kokos też mi coś doda, na razie nie chcę. Mamy nasionka, mamy jagódki. Jagódki też sobie upieczmy. Skoro mamy trochę slotów i zobaczmy, może póki co sobie jakiś crafting, tylko zetnę, myślę, jeszcze te dwa drzewka tak po prostu na wszelki wypadek. O, akurat się zrobił dzień, to nie ma zbytnio co. Zrobimy sobie też łopatkę. Tu jest młotek, łopata. A, nie zrobimy sobie, potrzebujemy science machine. A żeby zrobić science machine, jest i safe, to niestety potrzebujemy tutaj jeszcze jednej rzeczy, czyli bodajże gold nuggetsów, czyli złota.
złota, którego niestety nie posiadamy w chwili obecnej. Potrzebuję trochę drewna na pewno na zapas, żeby potem się nie musieć martwić właśnie o to, że nie będę miał czym palić. Więc zetniemy sobie tutaj parę takich drzewek palmowych. Tutaj chyba są jakieś spore kokosy, więc sobie je zaraz zbierzemy i polecimy dalej. Tak jest, są kokosy. Myślę, czy jak zetnę to większe drzewo, to nie wypadnie mi więcej tego drewna. Kto wie. To też całkiem sporo. Jeden kokos... Kokos. Co za różnica w końcu. Dobra, zetnijmy to sobie. Dobra. Zaraz powinno być. Jest. Raz, dwa, są jakieś szyszki. Szyszek na razie nie... A, właściwie zbierzmy te szyszki, czemu nie? Tu nic już więcej nie ma. Ile mam tego drewna? 13 sztuk powinno wystarczyć. No ja zobaczę sobie, co tutaj z craftingiem. Mamy tą maczetę na pewno. Tu innych rzeczy na razie nie zrobię. Tutaj jest ogień. Okej, okay. O! Chimney, komin. Czyli piec z kominem. Chimney. Robi się z piasku. Tak? Piasku. Czyli rozumiem, że tego czegoś, co tutaj sobie leży, co mogę zapewne wykopać. I robi się to z limestone'a. Limestone, nie wiem co to był limestone, po prostu jakiś tam rodzaj kamienia. Ale to na razie go nie posiadam. Tutaj mamy podstawową tratwę, okej, okay, niech będzie. Polecimy sobie podstawową tratwą. Co więcej mamy? Mamy jakąś kolejną tratwę. Kolejną, tutaj do naprawy łodzi mamy. Jeszcze lepsza. Boat torch. O, właśnie, możemy sobie dodać światło dla łodzi. Też dosyć ciekawe. Ciekawe, czy pali się cały świat. Boat lantern, to jest już pewnie trudniejsze. Wow, nawet działo można zrobić. No to jest ciekawie. Jest ciekawie, jest... Czy małpa będzie chciała mnie zaatakować? To jest pytanie. Jest tam więcej tych małp. Dobra, zróbmy sobie może maczetę. Jak już mam się z nimi bawić. Załóżmy sobie tą maczetę. Czy jestem w stanie zrobić jakąś zbroję? Zbroje chyba robią się tutaj. Podstawowe. Zobaczmy. Jest na pewno sporo innej rzeczy. Mamy touchpack. Backpack. Strawroll. Nie za bardzo. Science. Science machine. Właśnie. Structures. Nie jesteśmy w stanie nic tutaj postawić. Sandcastle. O, do tego są małże potrzebne. Czy tam... Raczej nasze muszelki. Ale nie jestem w stanie, widzę, skraftować tego, co bym chciał. A chodzi mi właśnie o moją tutaj zbroję. No trudno, zobaczmy, co tu jest. Tu jest wytrzymałość zbroi, rozumiem. Przepłyńmy. Oj, oj. Holy shit. Dobra, tych małp jest tutaj od groma. Examine Prime Ape Hunt. Okej. Okay. Malfunctioning novelty ride. Sporo. Na pewno jest tutaj rzeczy do ogarnięcia. Jestem pełen podziwu, że jest to aż tak rozbudowane. Na pewno nie chciałbym walczyć z nie wiadomo jak dużą ilością tych małp. Spróbujmy może wydostać się... O, jest jedna małpa. Exit. O, on skakuje domyślnie. Czyli co, te małpy mnie nie atakują? Aha, czyli małpy mnie nie atakują. Dobra. To jest coś ciekawego. Mam nadzieję, że one nie zmieniają się w nocy w coś dziwnego, bo byłoby źle. Dobra, mamy kill off. Spróbujmy coś wydobyć. Mam nadzieję, że nie zacznie ich bić nagle. Nie wiem też, czy... A kradną mi rzeczy. Okej. Okay. Muszę na to zwracać uwagę. O! Dublons. Dobra, zasadźmy lepiej. Niż wyrzucajmy, bo oni zaraz coś nakradną. Więc broken, zepsute, no... O! Halo! Halo! Gdzie jest ta fajna? O, tu jest ta małpa. Z czapką. A czemu one ze mną łażą? To jest pytanie. Nie za bardzo rozumiem. Dobra, jakieś drzewo. Mangrove. Okej. Okay. Nie wnikam. O! Nie kradnijcie mi złota.
Chryste, one są po prostu takie zachłanne. Mają złoto przy sobie, ale i tak chcą kraść jeszcze mi. Czy coś tu więcej będzie? Mógłbym je spalić teoretycznie. O, chodźcie, chodźcie węże. O, dobra. Aha, wszystkie zaczęły się rzucać na te węże, nie ma problemu. O, halo domek. Wild Boar House, dzika świnia. Może taki trochę ktur bojowy. Kto wie, kto wie. Czyli są tutaj świnie. Wow, znalazłem naprawdę dwie fajne wyspy obok siebie, myślę. Aha, nie jestem w stanie nic z tym zrobić, to zróbmy to tak. Wymiana. Raz, dwa, trzy. Coś więcej? Trawa, piasek? Nie za bardzo. A tu mam co? Kamienny biom? Magma pile. Okej. Z czym to się... I can dig it. No okej, możesz to wykopać, ale jak? Mam magmowy jakiś biom. Wow, sporo rzeczy odkryłem. Dobra, może gdzieś tutaj się po prostu na razie rozbijmy. Ognisko. O, już się do mnie przypałętał jakiś. Spróbujmy go utłuc. No chodź, chodź. Atakuj. Atakuj. Bang. Okej. Ginie na 3 hity, nie ma problemu. Czy jakiś kolejny się tu przypałęta, czy nie? Tu jeszcze mam jedne nasiona, kolejny leci. No chodź, 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 chodź. Chodź walczyć, chodź. Chodź, o, dokładnie tak. Atakuj. A, wystarczy raz uniknąć i po prostu uderzać serią. O, kolejny leci. Nie wiem, czy one jakieś tu swoje gniazda mają, czy o co chodzi. Ale tak może rzeczywiście być. Nie wiem, czy coś tu mam do jedzenia, szczerze. To możemy sobie upiec. Zjeść. Muszelki. Ile ja potrzebuję złota, żeby móc zrobić sobie science machine? 1 złota. Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie. To mi się podoba. Myślę, że przesiedzimy sobie do początku dnia. Myślę, że zrobimy sobie również jakiś plecaczek, który był chyba w survival. Do tego potrzebujemy science machine. Dobra, to zrobimy sobie tego touchpacka całego, który jest naprawdę malutki, ale wygląda całkiem, całkiem fajnie. Ma 4 sloty i w tym momencie również bardzo serdecznie dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka. Czekam na wasze jakieś tutaj porady. Zobaczymy, co wy wymyślicie. Czy miałem farta z tą wyspą, że taka fajna się wygenerowała, czy jednak miałem pecha. Czekam na wasze opinie. Do kolejnego odcinka. Trzymajcie się ciepło. No i cześć!